Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Public Auto Service. Dzisiaj sprawdzimy sobie akumulatory, mianowicie pokażę Wam, jak tego dokonać w domu. Bardzo łatwym przyrządem, multimetrem. Kupicie taki multimetr za około 15 do 30 zł w każdym praktycznie markecie budowlanym. Taki multimetr jest dostępny. I co musimy wiedzieć, żeby sprawdzić nasz akumulator? Prąd naszego akumulatora w spoczynku musi wynosić między 12 do 12,4 V. To taki, można przyjąć za bezpieczną granicę, że nasz akumulator jest w porządku. I pod obciążeniem, czyli przy rozruchu, musicie tutaj poprosić kolegę, koleżankę, żeby Wam odpaliło auto. Wy w tym momencie mierzycie multimetrem na klemach sobie prąd i ten prąd nie może spaść poniżej 10 V. I wszystko powyżej 10 V akumulator jest w porządku. Drugim możliwym patentem na sprawdzenie akumulatora jest tester obciążeniowy. Możecie taki tester obciążeniowy nabyć, ale to już kosztuje kilkaset złotych, zależy jaki, czy z drukarką, czy bez, czy elektroniczny, czy zwykły taki obciążeniowy. Możecie to nabyć, ale nie opłaca Wam się to, jeśli macie w domu jedno, dwa auta. Chyba że macie kilkanaście aut w domu, wtedy opłaca Wam się nabyć taki tester obciążeniowy i wtedy jesteście w stanie sprawdzić sobie każdy akumulator tak już bardzo dokładnie. Słuchajcie, żeby mierzyć te akumulatory, musimy też być pewni, że ten akumulator jest naładowany w 100%. Czyli jeśli chcemy mierzyć te prądy multimetrem, a żeby ten pomiar był miarodajny, musimy podłączyć najlepiej na 24 godziny nasz akumulator do ładowania. Następnie zostawić go na jakieś kilka godzin, najlepiej kolejne 24 godziny i dopiero wtedy go mierzyć, jaki mamy prąd spoczynkowy. Wkładamy plus i minus, nie wiem czy to będzie widać. Może tak, kurczę. Mój multimetr pokazuje 14,2. Ten multimetr jest zjebany, bo jak wyłączymy mu podświetlenie, spada o 1 V i teraz mamy napięcie na akumulatorze 12,7 i to jest prawidłowe napięcie akumulatora. Kolejny akumulator mamy tak samo, mamy tutaj 12,8, czyli akumulator idealny i teraz akumulator, który jest walnięty, mamy 11,4, także ten akumulator już jest do wyrzucenia. Sprawdźmy teraz wszystkie nasze akumulatory testerem obciążeniowym. Zapinamy plus i minus. Żeby sprawdzić akumulator testerem obciążeniowym, musimy wiedzieć, jaką pojemność w amperogodzinach ma nasz akumulator. Żeby takim przyrządem sobie sprawdzić akumulator, nie musicie go też kupować. Możecie podjechać na jakąś stację diagnostyczną czy do sklepu, który sprzedaje akumulatory. Zazwyczaj sprzedawcy mają takie urządzenia i mogą Wam sprawdzić na miejscu Wasz akumulator. Zazwyczaj kosztuje to 0 zł. Wybieramy szybki test, ustawiamy pojemność akumulatora, ten ma jakieś 80 amperogodzin. Testowanie, przyrząd testuje naszą baterię pod obciążeniem. Jak widzicie, zdrowa w 100%, naładowana w 98%. Sprawdźmy ten, który jest zepsuty. Tamten ma 83 amperogodziny, czyli w przybliżeniu 85 amperogodzin. Testowanie. I jak widzicie, tutaj wyszło nam, że akumulator jest zdrowy w 56%, naładowany w 73%. Czyli możemy się spodziewać, że ten akumulator gdzieś ma zwarcie na celi, coś tam się z nim stało, po prostu odmówił posłuszeństwa. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Taki krótki, zwarty odcinek. Chciałem Wam tylko powiedzieć, jak sprawdzić ten akumulator przed zimą, żebyście nie zaskoczyli siebie i nie denerwowali się niepotrzebnie na rozjebany akumulator w zimie, gdzie pojedziecie gdzieś, zgasicie auto, już go nie uruchomicie. Także myślę, że warto się było zaopatrzyć w taki multimetr za kilkadziesiąt złotych i sobie po prostu sprawdzić ten Wasz akumulator. A zrobimy taką serię pomiarów multimetrem, gdzie uwierzcie mi, takim zwykłym multimetrem za właśnie 20-30 zł będziecie mogli sprawdzić dosyć dużo funkcji w Waszym samochodzie. Nie zapomnijcie o łapkę w górę, subskrypcjach i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!